Tak, zdrowia nie ma zbyt dużo, ale przeżyje. Jak mówię, jeszcze jeden strzał. Właściwie jeszcze, nie, zaraz, jeszcze dwa, bo w końcu będziemy musieli jeszcze wyjść. Okej, ty stąd, wiadomo, wyjdź. I to po raz ostatni. Teraz, kiedy wszystkie piramidy są, jak widzicie, obniżone, możemy dopiero przejść do kolejnego fragmentu. Okej, tu jest bomba, więc zawsze pamiętajcie o tym, żeby ten graf zachował odstęp. Okej, co to jasnych cholery, co się dzieje? Wszędzie toczą się kulki. I czy trudno przez nie przejść? Szczerze, niekoniecznie. Jak widzicie, mi się udało śmiało. Ale znowu, oba dwa graty muszą przejść przez to, więc nie ma jednak tak łatwo. Pierwszą szansę możecie wykorzystać, ale drugą, no kto wie, co się stanie. No właśnie, jednak się udało. Wiecie, jak ja to przechodzę? Ja to przechodzę patrząc na... właśnie ten drugi rządek tych kul. Tak, gdzie są trzy kule, jest taki jeden odstęp. Właśnie, to na ten rząd głównie patrzę, myśląc o przechodzeniu przez to. Okej, kolejny fragment. I znowu wszędzie kule i strzałki. Musimy po kolei nacisnąć wszystkie czarne przyciski z jedynkami. I po kolei będą obijać się kolejne piramidy. Okej, do tej piramidy trudno się dostać, a czy do tego przycisku. Znaczy tak, pamiętam chyba, że trudno było. Tak, trzeba uciekać szybko. Okej, nie mam pojęcia, co się teraz stanie. Uciekaj stamtąd! Phew! Tak, to jest kolejny moment, gdzie trzeba czasami po prostu czekać na idealny moment. Ta gra po prostu tego wymaga. Okej, to było dużo łatwiej. Tak samo teraz. I ostatni czarny przycisk. Jest do naszej dyspozycji. Więc gram z rękawicami. I kolejny... przeklęty statek kosmiczny. Dowód na to, że jednak istnieje życie poza Ziemią. A przecież to logiczne, że jest poza Ziemią. W końcu z jakie prędzej są te granty? Tak w ogóle. Takie pytanie. Dobra, przyda się oczywiście nacisnąć ten przełącznik. Żeby wszystkie te kule poleciały w nicość. Jeszcze raz naciskamy, żeby pozwolić temu grantowi na przejście. Okej, ten statek jest stosunkowo łatwy do ominięcia, do przejścia przez jego światełka. Teraz ta dwójka musi oczywiście przejść przez te wszystkie kamienie. I właśnie co teraz? Co teraz? Jak to się stało? Zielone piramidy blokują nam drogę? Ale jak? Przecież nie minęliśmy niczego, no nie? Jak to możliwe, że jeszcze nie mamy dostępu do tych przycisków? Więc jak się dostać do tego zielonego przycisku? Jak? Pamiętacie, jak coś mówiłem ciekawego o tym gracie ze sprężyną? To, że jeszcze się przyda? Pomyślelibyście o tym? Tak, on też musi przebić całą tą drogę wstecz. Tak, jest wolny. Więc to też może trochę potrwać. No i właśnie, znowu ten moment, gdzie będziemy po prostu wracali tą samą ścieżką.
Zdarzały mu się komentarze, pamiętam tą gratulację ze sprężyną, zdarzały się komentarze, że ta sprężyna nie nadaje się na długie dystanse. Tak, długa jeszcze droga przed nami. Musimy jeszcze przejść przez te wszystkie piramidy. Tak, znowu ten moment. A tym razem będzie dużo łatwiej, że ten statek do ominięcia, te światełko. Tak to się robi. Widzicie, to było łatwe. Tak, i tutaj właśnie musimy przeskoczyć przez tą dziurę tutaj w dół. I przez ten moment też właśnie przechodziliśmy gdzieś na początku poziomu. Kto by pomyślał, że jednak ten moment będzie jeszcze dla nas... żeby będzie przez nas używany. Twórcy przechodzą samych siebie. A, tylko teraz na co muszę uważać, to na ten statek kosmiczny. On jest tak średnio groźny, bym powiedział. Okej, teraz wszędzie nam gejzery plują kwasem. Dla niczego zapiszę grę. Okej, poczekam. Teraz on już się upewnię, że napije się tego Pepsi. Ach, to uczucie, kiedy gaz ci leci do nosa. Dziwne, ale wyjątkowe. Hello! Ja już zacząłem łyknąć. Okej. Okay. I teraz wszędzie mamy tylko te gejzery i... ja mam taką taktykę na ten poziom, na ten fragment, żeby nie przechodzić przez wszystkie gejzery. Tak, możemy niektóre z nich ominąć tak naprawdę. I przejść przez kolca, stracić trochę zdrowia, ale jednak dotrzeć do zielonego przycisku. Tak on ta strategię zawsze przejmuje, kiedy tutaj jestem. Na przykład tutaj. Widzicie, absolutnie przeżył. Nic mu już nie grozi. Teraz tylko ta dwójka. I znowu sprzedaje się ta umiejętność wypatrywania ścieżki. To już chyba jakąś widzę. Okej, pierwszy z głowy. Teraz drugi. I za chwilę kamień, trzecia czwartka kamienia będzie należała do króla. To jest to. Przedostatni poziom ukończony. Wow. Tak, pod tym względem właśnie tych przeszkód, które są trudne do ominięcia, ten poziom jest wyjątkowy. Nie ma co owijać bawełnę. No cóż, nie jest też szczególnie długi, ale warto go sobie zapamiętać, bo ten poziom jest wyjątkowy. Ma w sobie to coś. Te wymaganie umiejętności to jest coś, co po prostu wyróżnia gry logiczne. Trudno to zapomnieć. A jeszcze został nam jeden poziom. Ostatni, absolutnie najtrudniejszy z nich wszystkich. Jak to się wszystko rozegra? CMC Zero zaprasza na końcówkę Grandsów.